Zostało widzowie już tylko 3 konkursy, czyli 3 ostatnie zdjęcia. Wystarczy zostawić lajka, zostawić komentarz i bierzesz udział w konkursie. Do wygrania oczywiście zawsze ciekawe nagrody. Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcineczku jesteśmy na oczywiście sąsiadach. Sąsiada dzisiaj z nami nie będzie ze względu na to, że on ma pracę w polo, także dlatego no po prostu nie będzie na odcinku, ale jego perspektywę, tak jakby tego wszystkiego dzisiejszego dnia zobaczycie u niego na kanale, także macie link w opisie. No a co, ja mam przyczepy podczepiane, zostało mi ostatnie pole skosić, dzwoniłem mu, dawałem mu cynka, że po prostu jechał i kupował przyczepę. Zaraz do tego motywu wrócimy, ale napiszcie hashtag zakup, wam szybne serduszko, a ja lecę za swoje ostatnie praktycznie fundusze oglądać przyczepy i kosić ostatnie pole. W kolejnym odcinku najprawdopodobniej zobaczycie jakieś wielkie sprzedaże, dlatego z sąsiadem chcemy jakieś tam przyczepy sobie zakupić, żeby posprzedawać żwawo te zboża, bo sami widzieliście na co niektórych naszych odcinkach, że no ciężko było, ciężko, bardzo ciężko wozić to wszystko z tak dalekich pól takimi malutkimi przyczepami. Coś musimy kupić odpowiedniego dozetora. To jest mój taki kumpel, który powiem wam, że się wyprowadza z okolicy i handlował ogólnie używanymi przyczepami. To nie są nowe przyczepy, ale on je remontował, że wyglądają prawie jak nowe. Dlatego też dał mi cynka, że tam się dogadamy potem, bo dzisiaj też go nie ma. Także jadę oglądać. Powiedziałem, że sąsiad jeszcze też wpadnie dzisiaj sobie tam pooglądać wszystko. Ma parę przyczep, widziałem zdjęcia, mniej więcej widziałem co i jak, ale to zobaczycie zaraz. Dlaczego wziąłem od razu przyczepę? A bo będziemy od razu jechać na moje pole na żniwa. Ja jestem zdecydowany na jeden troszeczkę zakup, to wam zaraz przybliżę. A wy strzelcie jeszcze łapeczkę widzowie, strzelcie suba, bo lecimy po no, 2900 subów brakuje do nocy w audycji. Także moim zdaniem fajna noc będzie. Teraz jest coraz zimniej na dworze, także troszeczkę lipa. No. Zwaliliście mi to widzowie, trzeba było wcześniej te 130 tysięcy widzów bić, a jak mi wyjdzie na listopad nagrywać ten film, chłopie, jak ja zamarznę i co? Jeszcze nie będziecie mieli swojego ulubionego Jupitera. Dzisiaj jest też czwarteczek, także najprawdopodobniej live też wjeżdża, wczoraj też był live w środę, także widzowie codzienne prawie że live'y. I elegancko tego, bo tak chłop. Dobra, skręcamy tutaj. W prawo, on też miał swoje gospodarstwo, także chłop ogarnięty. No szkoda, że wyjeżdża ze wsi, tam troszeczkę długów sobie narobił. Gry hazardowej w ogóle, no ale no... No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Niestety się mówi, tu pole też już skosiłem. Też nie jest tylko tak widzowie, że... Tylko i wyłącznie gramy na odcinkach, tylko też z Kolizem sobie gramy na live'ach. Dlatego was na live'y też zapraszam. Też jest nowe granie z widzami na live'ach, najprawdopodobniej w czwartek już będzie. Bo jest kwestia tylko wybudowania jakiegoś fajnego gospodarstwa w stylu może takiego PGR-u, ale nie do końca PGR-u, coś tyćkę mniejszego. No ale na pewno będzie fajna seria. Fajna seria będzie z widzami. Dlaczego wziąłem tą przyczepę? Dlaczego nie wziąłem tej drugiej? Ze względu na to, że widzowie i tak można jeździć dwoma przyczepami, także ja nie chcę gdzieś szaleć nie wiadomo jak, bo później jakby gdzieś stała tutaj policja, no to nie za bardzo mi się chce płacić jakiś tam mandacik. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Nie wiem, sąsiad gdzieś tak pojechał kosić gdzieś na jakieś takie dalekie pole, że też wiecie, no nie będziemy gadać przez to przez telefon cały czas na odcinku, dlatego go dzisiaj nie słyszycie. Czy tam właśnie gdzieś na kamerce nie będziemy gadać, bo to kurde tylko problematyczne czasami jest. Wiecie o co chodzi, no też wiecie, jak sąsiad robi nawet na osobnym kawałku, to można sobie pogadać jak blisko wiecie co się dzieje. A tak daleko to wiesz, też i bezsensowne. Dobra widzowie, to jest tutaj. To jest tutaj. Czekaj, muszę jakoś tu zajechać, on tu ogólnie od tyłu gdzieś to jakoś ustawiał. Mówił, że za stodoło, żeby jechać, ale gdzie to? Widzę, patrzcie, pusto, pusto. O, są przyczepy. No i co my tutaj mamy, widzowie, jeżeli chodzi o wybór? Pronarkę, jaką sprowadził. T680. Tako jakbym kupił, to sąsiad by był zazdrosny chyba. Ja pierdzielę, to jest takie... Nie, to się nie nadaje. Za wielkie. Tutaj jest jakaś przyczepa. Co jest z tych D, tylko tyle, że... No też to jest za duże, znaczy no za duże, no nie jest to dopasowane do mojego gospodarstwa ze względu na to, że ja taką mam, także nie dokupował kolejnej, wywrotka. Też pamiętajcie widzowie, że my kupujemy przyczepę, która ma zaczep z tyłu, bo ja już nie chcę się bawić po prostu w przyczepy, które gdzieś tam nie mają możliwości zaczepiania do tyłu, bo to jest po prostu lipa. Taka wywrotka jest jak najbardziej spoko, bo ona ma chyba około tam już nawet tych 9 z czymś pojemności, czyli podchodzi nawet pod dyszkę bym powiedział. Ta jest troszeczkę mniejszy... Mniejsza siostra tej większej, ale one nie mają zaczepów z tylnych. No i tu jest największy problem. Pronarka.
Ośmiotonowa, fajna, fajna. Od Metalfacha przyczepa też zaczepem tylnym. I patrzcie, w takiej wywrotce na przykład mogli zrobić zaczep tylny, a w takiej już nie zrobili zaczepu tylniego. No i dlatego nam odpada. Fajna przyczepa, ale też powiem wam, że chyba trochę za duża na gospodarstwo. Pojemnościowo nie wiem, jak to wygląda, ale... Kurde, nie ma tego, nie ma mojego kumpla i dlatego widzicie, nie jest ciężko mi, żeby ktoś coś opowiedział. Ośmiotonówka. Nie taki zły pomysł. Wow, to jest fajne coś. Wszystko widzicie, on to wszystko tak odnawia, że to powiecie, że to nowe, ale to nie jest nowe, widzowie, to jest używane. Zaczep tylny jest. Ta przyczepa jest jedna z takich fajniejszych, które mi się nawet podobają, tylko że ona nie ma zaczepu tylniego. W ogóle tutaj nawet takich błotników przednich nie ma, trochę lipa, no nie? Niby ktoś powie, że fajna opcja, ale ja wam powiem, że taka średnia, 80 km 45, bo to jest sam przyczepa też jest samochodowa, także gdzieś do jakiegoś Kamaza, jakbyście mieli, albo jakąś ciężarówkę, też można ją na pewno fajnie podpiąć. I jak widzicie, na tych oponach szosowych ona będzie sobie fajnie targana. Małe przyczepy, bardzo podobne, tylko one chyba rozmiarowo, aha, różnią się rozmiarowo, to jest dłuższa. Też koło 10 ton najprawdopodobniej od firmy Farmtech. No nie jest taka zła opcja, oczywiście taka przyczepa o! Patrzcie, co zielone ogólnie kolorki, fajna przyczepa, pasowała mi do tej, jeżeli chodzi o kolorystycznie. No takie coś, to też ma 9, nie, to ma chyba też koło 9, nie ma chyba 9900, koło 10 chyba nie jest, 9 chyba. Także też taka sama nie, mniejsza chyba pojemnościowo od tej. Fajny zestawik by tu się przygotował, tylko felgi są inne, ale tutaj nie problem. Mamy przyczepę 9900, jeżeli dobrze pamiętam, ale jaka to jest marka? Jakieś ruskie coś, ale zaczep ma. To pytanie, widzowie, czy to jest przyszłościowe bardziej. No ta przyczepa jak najbardziej spoko by się wydawała. Ta wywrotka też nie jest zła na pewno, z tymi drewnianymi obiciami. Bo tu jest chyba moja faworytka, ja to widziałem na zdjęciach, nie chciałem wam mówić, ale ta przyczepa... No, do Zetora... No nie wiem, czy taki Zetor będzie w stanie pociągnąć 20 ton, no nie? Też napiszcie komentarz odnośnie tego, co sądzicie o tym, ale moim zdaniem no taki Zetor, no może być ciężko, ale raczej będzie targał. Jak tam ciągaliśmy po 16-17, to 20 też będzie ciągał. Zaczep tylny jest, jest. Tu jest jeszcze inna wersja, ona jest chyba troszeczkę nawet dłuższa od tej. No ale takiej wielkiej to ja jeszcze nie potrzebuję. O to jak kupię kiedyś tutaj burty dodatkowe podokładać, nawet miejsce jest. Nie wiem, czy on ma te burty dodatkowe gdzieś po ten... poskładane nie widzę nigdzie, to ja bym to wziął tam najwyżej. Gdzieś tam oczywiście się będę z nim rozliczał, widzowie. Także na pewno moim zdaniem to będzie dobry zakup. Także ja sobie to podczepiam. Będę musiał mu przelew zrobić, on mi cenę napisze, ja mu napiszę zaraz na Messengerze, jak to wygląda, co sobie wziąłem. Tak, że będziemy brali coś takiego. Dobra, widzowie, zestawik podpięty. Tak to wygląda, że sobie podpiąłem do tej mojej pierwszej przyczepy, bo chyba tak jest wygodniej i bardziej optymalnie. To właśnie tylnią i troszeczkę się pomyliłem, jeżeli chodzi o objętość, bo sobie sprawdziłem. Tak naprawdę pojemność tamta nawet nie przekracza 9 ton w tym zestawie, dlatego trzeba będzie po prostu... Znaczy tu jest 9900 i tam jest 8700 z czym, zależy czego wchodzi, czyli... 20 ton tak czy siak ten ciągnik ciągać nie będzie, przynajmniej na razie, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jeżeli dokonamy jakiegoś zakupu. Moim zdaniem fajną przyczepę kupiłem, to jest takie same jak widzicie koła, w ogóle to jest bardzo podobna konstrukcja, na pewno z tymi dwoma w zestawie będzie się fajnie jeździło i przyjemnie. Teraz tylko kwestia po żniwach, że nie będę wybiegał aż tak bardzo w przyszłość, ale kiedyś trzeba będzie kupić jakiś nowy ciągnik, który będzie to wszystko sobie radził i wszystko będzie ciągał. Jedziemy, widzowie, tędy tak dokładnie, bo ja tutaj nie pamiętam jak dojechać do tamtego pola. Myślałem, że to będzie na wprost, a ja muszę dojechać do tamtej głównej drogi, tylko powiem wam, że czy to tędy będzie? Jak to się jechało? Tak, tędy, dobrze wam mówiłem właśnie, bo trochę zagapiłem, bo te drogi co niektóre tu wygląda, no jakby ktoś trawnik po prostu miał, a to widzicie, taka o droga zrobiona, że jest gdzieś tam wyjeżdżone po trawie, u kogoś jedziemy. Nie będę jeździł dookoła, bo to wiadomo, dłużej tylko by zeszło. Zobaczymy jak będzie sypało dzisiaj. No i zobaczymy jakie zyski będziemy mieli. Mało siana mi zostało po zakupie tej przyczepy. Kolis też najprawdopodobniej się tam troszeczkę sianka wywali, bo on też tam przyczepy potrzebował. Także zobaczycie też u niego jak to będzie wyglądało. No i pięknie, jesteśmy widzowie, jesteśmy prawie. Teraz tutaj w prawo.
Już prosto na moje pole, ale ja widzę, tutaj robię cięcie i widzimy się, jak już dojadę kombajnem, bo dwa razy tej samej drogi wam też nie za bardzo chcę pokazywać. No i dobra, Zetro sobie tutaj stoi, jak widzicie, tak to wygląda. Jeszcze raz wam pokażę ten cały zestaw. No jest to spore, ale bez tych bur, tak jak mówię, jakbyśmy mieli jeszcze te nadstawki, to by to było prawie z 15 koła. Ale na ten ciągnik, co mamy, ja nadstawek żadnych nie będę kupował, nie będę nic kombinował, ze względu na to, że no po prostu no, nie są mi potrzebne te nadstawki, bo i tak ten ciągnik nie będzie dawał rady, jakbyśmy mieli tutaj 15 plus prawie 10, 25 ton ciągać, to jest trochę sporo, no nie? Tu jak wjedziemy, widzowie, w pole, to możecie brać popcorn, zamykać oczy, bo zanim my przejedziemy ten cały obszar w tamtą stronę i z powrotem, to trochę długo zejdzie. To wam mogę już obiecać na starcie. No i zobaczymy, jak to będzie sypało, no nie? Z tego, co widzę, fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o tą właśnie naszą uprawę. Bardzo ładnie to wygląda. No i zyski też mogą być bardzo fajne. Myślę, że... Kurde. Najlepiej to by wyszło... Znaczy też nie chcę mówić, że wiecie, że lepiej jakby mniej było, bo im więcej, tym więcej pieniędzy, także to jest logiczne. Ale najlepiej było, jakbyśmy mieli te 20 ton i jeszcze cały zbiornik i wtedy, żeby idealnie wrócić sobie na gospodarstwo. Chociaż nawet mogę tym zetorem 10 razy jeździć, jeżeli na przykład wysypie nam 50-60 ton. Chociaż tego bym się wariantu nawet nie spodziewał za bardzo. Bo też wiadomo, że to pole no jest duże, ale nie jest nie wiadomo jak wielkie. Trochę nam zejdzie dzisiaj tutaj pokosić. Dlatego z sąsiadem, korzystając z pogody, mogliśmy kosić znowu na dwa u mnie, znowu na dwa u niego. Nagrywać tak jakby dwie perspektywy tego wszystkiego. Ale doszliśmy do wniosku, że po prostu on zrobił u siebie odcinek, bo mówił, że będzie też chciał coś nagrać u siebie. Ja robię u siebie i powiem wam, że te gospodarstwa... No nie wiem, napiszcie, widzowie, w komentarzu, czy wam się podoba też taka forma odcinka. Bo możemy też na przykład w kolejnym odcinku dodać coś takiego, że będziemy ze sobą gadać, a też u siebie będziemy robić, możemy nagrywać jeden odcinek z dwóch perspektyw, czyli robienie praktycznie tego samego. Możliwości jest bardzo dużo, zobaczymy, jak to będziecie wy odbierali, bo te filmy są robione dla was, także też chyba moim zdaniem macie najwięcej do powiedzenia w komentarzach. Dzisiaj jest środa, także dzisiaj jeszcze poprzypinam wam serduszka pod zaległymi filmami, żeby wszystko być na bieżąco, mieć poogarniane. I podpisuję wam jeszcze na Instagramie, także jak ktoś ma jakieś ważne pytanie na Insta, to pytajcie, zadawajcie, ja będę się starał na wszystko odpowiadać. Ja powiem wam, że ostatnio to tyle odpowiadałem na te pytania, że to jest tragedia, no. I tego jeszcze zostało multum, ja nawet nie wiem, nie da się tego na razie policzyć, ile tego pozostawało. Ale naprawdę tych pytań zadajecie mi mega dużo. Fanpage'a też poogarniałem trochę, ale to też powiem wam, że to schodzi. No, bycie influencerem to jednak ciężki zawód. Znaczy influencerem to może bym się nie nazywał, albo bardziej youtuberem, bo jednak influencer to i ten Instagram prowadzi, zdjęcia sobie dużo robi. A ja tam zdjęcia mam na Instagramie, wiecie, raz na jakiś czas. I konkursy tylko robię dla was pod zdjęciami. Łocie, baton, tu widzowie, tego będzie, a będzie. Ale jestem zadowolony, naprawdę. Naprawdę jestem, wariacie, zadowolony. Czy ja tutaj jakoś się zmieszczę o tak, żeby to wysypać? No nie wiem, biegnij po zetora. Tu przecież ja tu będę miał tyle tego, tyle będę miał tej pszeniczki, że ja cię kręca. Ruszam powoli. Żeby to wykosić, widzowie, wszystko, to przecież ja będę musiał tyle czasu poświęcić na to, że ja po prostu nie wierzę w to. Jak tu z jednego przejazdu mamy, będziemy mieli z półtora zbiornika na pewno. Dwóch raczej nie będzie, ale z półtora przejazdu na 100% nam może wyjść. No jestem zadowolony. Przyczepa na pewno się zwróci po nawet tym jednym polu. Zresztą nie wiadomo, ile za to nie dałem, bo wiadomo, jak ma długi ten chłop, co tam nam sprzedawał, to wiecie. Ciągnika powiem wam, że od jakiegoś Janusza biznesu kupować teraz jakiegoś Ursusa na przykład na tą serię, też nie jest głupi pomysł, żeby pożliwać, mieć na prace polowe. Jakieś orki czy coś, cokolwiek, jakiś pług większy kupić albo talerzówkę. Coś będziemy na pewno, widzowie, kombinowali na tej serii. Coś będziemy kombinowali, żeby mieć nawet może tyczkę większe maszyny na właśnie tą serię albo jakiegoś zetora kupić. Zobaczymy. Na razie oglądajcie serię. Miejmy nadzieję, że wam się podoba. Tak ona będzie trwała na pewno do końca roku. Pięknie. Ja mówię do niego, piękny jesteś. A on mi na to, no wiem, wariacie, że jestem piękny. Ale piękny bizon. Piękne zboże. To jestem podjarany, widzowie. Tyle będę miał zysku z tego pola, że
No lepiej być nie mogło. To życie mi się tak zaczyna układać na tej serii. Jeszcze belki pamiętajcie, że jeszcze dojdą. Z samych belek to nie wiem jaki będzie zysk. No ale mógłby być niemały. Taki zysk, żebym mógł sobie powiedzieć kiedyś: niewąskie są te zyski, niewąskie. No to wtedy to by było naprawdę dobrze. I zaraz zobaczymy jak dojedziemy do końca, ile po prostu my tego wszystkiego będziemy mieli. Tu jest zbiornik chyba 2, 2,5, coś takiego. Krzaków pozarastało, tu ktoś trawy, ani to widzę, ludzie nie wykoszą se. Ktoś tu mieszka, jakiś blaszak postawiony, jakiś silos. Tam jakiś obornik, chyba że to już zaniedbane takie, ale... I najlepszą opcją to by było mi, widzowie, jeździć dookoła, tylko że teraz, żeby przejechać dookoła, to zaraz mi znowu wyjdzie wyrzucanie tego gdzieś w tamtym miejscu. Już chyba jeździć o taką sobie po prostu po kolei będzie lepiej. Tak mi się wydaje. O, oczko wodne ktoś sobie zrobił. Czy to może do oczka, to jest bardziej jakieś bajorko ktoś sobie zrobił niż oczko wodne. A tu znowu jakiś zalany jest teren. To może nie, to po prostu natura może tak zrobiła. To domek ładny ktoś tu ma. A tu zawsze nie powykaszałem, tam jest dostęp do drogi oczywiście. Nie wiem, którędy on tu jedzie, czy on tu ma tu drogę, tam chyba jest droga zrobiona u tego chłopa. O, jak się tak żniwuje, powoli można pojeździć, to przynajmniej można popatrzeć, widzowie, co u kogo się dzieje na tej wsi naszej. Sąsiada stąd nie widać, ja wiem na którym polu już kosi, bo tam chwilę z nim pogadałem. Może jak będziemy wracać, ale to zanim ja będę wracał z tego pola, widzowie, to już odcinek się skończy. To byście zobaczyli mniej więcej, w którym on miejscu to wszystko robi. No nie, już tą mniejszą autosankę nie będę sprzedawał po prostu, bo teraz aż na dwie mi nie jest chyba tak potrzebny do kiszonki, to rzeczywiście z niej raczej nie będę korzystał. Zobaczymy, rurą nie zahaczę? Nie. Dobra, 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 bo tu jest rów, żeby się tak nie rozpędzać. Robimy nawrotkę. W sumie ja bym sobie to zrównał teraz, żeby tutaj nie zajeżdżał, tu widzicie, tu drzewa czyjeś, co to pole jest tak ukształtowane. No my jedziemy w tą stronę teraz. No i superancko. Ostatnie pole, także widzowie, ostatni odcinek ze żniw. Na pewno już kolejnego odcinka ze żniw nie będzie. Znaczy zbieranie belek czy tam prasowanie, to też można powiedzieć, że to jest odcinek żniwny, bo jednak jest to wszystko robione w okresie żniwnym, także gdzieś tam to nazewnictwo. Jedni powiedzą, że to są prace pożniwne. Ja bym powiedział, że prace pożniwne to są dopiero prace, które nie mają w sobie gdzieś tam zbioru tego wszystkiego, czyli po prostu prace orkowe na przykład, obornik, gnojówka czy wapno na przykład. Takie bardziej prace bym dał jako pożniwne. A prace żniwne, czyli jeszcze zbiór tego wszystkiego, czyli zbiór na przykład słomy, czyli poprzez prasowanie, poprzez zwożenie, to prace jednak żniwne jeszcze bym to nazwał, czyli po prostu żniwa. Ta zrozumiał, ten zrozumiał. Wiecie o co chodzi, no nie? Jak nie wiecie o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No. Ojo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 . Już 100% wariacie znowu. No i tutaj w sumie to dobrze mi to wyszło, to co zrobiłem teraz, że nie jechałem aż tam. Sobie machnę tylko w tą stronę i będę mógł sobie tu wysypywać, wiecie. Także też nie jest jakoś źle. Szybkim tempem do ciągnika. Tu ile mamy tego w ogóle, ja bym musiał sobie chudy, widzowie, włączać, żeby wam pokazać ile tego jest. Zbiornik ma... Co wy gadacie? 3720 ma zbiornik? To chyba, widzowie, nie jest realna wartość, jeżeli chodzi o zbiornik bizonowy. No to jest rekordzik, ale wiecie, no zbiornik bizonowy na pewno nie ma prawie 4 ton pojemności, szczególnie w takim bizonie. No, jakbyście mieli taki zbiornik duży, to byście mieli praktycznie jedną przyczepę zapełnioną taką mniejszą w jednym właśnie takim wysypie, no nie? 3700, no liczyć 4, niecałe 8, jakieś 7,5 tony będziemy mieli. Czyli jeszcze jeden zbiornik powinien tutaj się zmieścić, może nie cały, następny już na następną przyczepę. Czyli jak dojedziemy do końca, to już będziemy mieli tą pierwszą przyczepę zapełnioną. Tu na pewno, widzowie, ze 40 ton będzie zboża, 50. To będzie 50 ton zboża, na pewno.
No może jakimś wielkim znawcą nie jestem i ciężko mi jest to obliczyć, tak wiecie, w głowie, w pamięci wszystko, ale jak widzę, ile po prostu tego już jest w tym momencie, no to też mi to daje coś do myślenia i po prostu wiem, jak sobie to mniej więcej w głowie poobliczać. A na dzisiaj tym pięknym akcentem, ile po prostu jesteśmy w stanie zarobić, kończymy ten odcinek. Ja sobie żniwo pokończę gdzieś tam na live, żebyście też sobie to zobaczyli i do następnego odcinka. Na razie!